Dotarliśmy na festiwal czekolady. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jesteśmy bardzo ciekawi. Także się okaże. W ogóle było bardzo ciężko zaparkować, więc ludzi tu jest co niemiara. Krzyś wyciąga Mikołaja. Ja mu muszę dać tam czapkę i buty. I wychodzimy, idziemy, zobaczymy. Jesteśmy ciekawi, jak to będzie wyglądać. Cześć, kochanie. Wychodzimy. W ogóle mamy buty do Mikołaja w końcu. Teraz mocno, stupą. Strasznie ciężko jest je założyć. Am? Tu chcesz am? Uchujnie, zaraz już znajdziemy am, tak? Masz ciasteczko? Już wyciągniemy ciasteczko. Czekaj. O, czekaj, ale buziak trochę. Ci mam siada. Już, musimy wyciągnąć. Tu jak wiesz. To mu ułam trzeba. Ja spróbuję. Muszę się nauczyć robić takie ciasteczko. Że co? Słucham? Zrób am am. Spróbuj sobie. Takie ciasteczka, jak chcesz mieć w tym słoju takim, no nie? Zapróbujesz? No, zrób am am. Zrób tam tu, a ty zrób am am. Co mam tam dobrego? Zacznijmy od najbardziej delikatnej, może jaki fajny kolor włosów. Dziękujemy. Chcesz próbować? Czy pani ktoś kosztuje jeszcze? Pani sobie skosztuje. Jecha. To jest rikon, to jest serek kozi. My mamy 200 kus. Wszystko robimy sami. Ten jest pyszny, no. Czysty podpuszczkowy bez dodatku. Sydzone. Mężczyźni lubią tego, to proszę męża poczęstować. Ten bardzo dobry, co mi dałaś przed chwilą. Ten jest suszony pomidor bazylia. No to my uwielbiamy suszone pomidory. Daj mi kawałek. Ten i tamten może wziąć kawałek. A tamten, tamten poprzedni bardzo dobry. Dobry? Smakuje? No pewnie, że smakuje. No jasne. Kawka i mięta. Mięta, mięta nie. A nie, no to weź tą jedną weź, czy też dwie? No ja, przepraszam, ale idę do klasyka, ja lubię. Karmelowe, tak jest. W tym zestawie akurat nie ma, ale w tym jest. Tu jest karmel, tu jest szampan, tu jest brem. Chcesz próbować szampan? Próbuj. Chcesz próbować najpierw, ale ty zjesz do dupki dzisiaj. Do pana? A który? Ty masz jaki? Szampan, weź, bo jest trochę ciekawa. To jest malina z szampanem. Okej, okay, dziękuję. Pyszna. To i to. Pyszne. Tu rośnie fajnie. Nie śmiej się. Pokaż, uśmiech się do mnie. Nie, do ludzi idą. Idź do łazienki. Bo ja muszę iść wodę, to przecież tam jest pełno ludzi w tej łazience. No to przepłukasz. Jak? Musimy mieć powodę. Dlatego nie je się w aparacie. Ojej. No, my już wyszliśmy z palarni czekolady, znaczy w pijalni. W sumie nie było żadnej czekolady do picia. Była, w jednym miejscu. Tak? Ale takie dawali kubeczki. Małe. Za małe. No. Ale powiem wam, że fajnie. Ciekawie iść na coś takiego. Zobaczyć coś nowego. Wzięliśmy sobie sery. Pyszne. A poszliśmy tam na czekoladę. A no, ta, o to chodzi. No. Myślałam, że chodzi o to, że pani mi daje do spróbowania krem do rogi, jak się świetnie rozprowadza, jak super nawilża, a ja go wzięłam i lizłam. Nawet nie zdążyłam to powiedzieć, bo taka jestem, no nie? Zamiast zaczekać na chwilę, to nie. To ja wzięłam i lizłam, ona się zaczęła śmiać i potem wróciłam po ten krem, także mamy go. Miki zastał. Mamy też czekolady dwie. Znaczy nie, jedna to jest czekolada, druga to są takie pomadki. Tak. Ale pyszne. No, dobre. Były naprawdę pyszne. Mieliśmy takie do testowania, żeby sobie spróbować. Tak. To jest fajne, bo wiesz, co kupujesz, bo w jednym miejscu też testowaliśmy czekoladę i nam nie smakowała, dlatego dobrze, tak, że możesz. No bo to była, to była czekolada bez mleka, bez czekolady i bez cukru. W sumie nie wiem, co to było. No nie było to zbyt dobre. To była taka czekolada dla chyba diabetyków, ci, co mają problem z laktozą, uczulenie na kakao i jeszcze nie wiem co.
Także no ciężkie życie wtedy jest. A bo mnie dzisiaj Krzyś obcinał w ogóle. Nie no, sztos to zrobiłeś. A jakie ładne w ogóle. Ej, sorry. To mówię ci, że... W ogóle to ja chyba ten kolor chcę rzucę znowu na włosy, ten sam. Mój mąż mógł być fryzjerem. Jutro jedziemy do fryzjera, żeby ocenił jego pracę. Zobaczymy. Ale ta długość jest dla mnie idealna, bo już miałam fest za długie włosy i była tragedia. No. Kocioła, bo mamy tutaj stópki, bo śpi. Nie, jestem zadowolona, mega fajnie. I bardzo mi się podoba. W ogóle jest pięknie. Szkoda, że tak pogoda nie do końca dopisuje, bo są takie piękne drzewa w ogóle tutaj. Tego no, nie widać tak, ale złote, brązowe, kocham jesień. Jestem jesieniara. Jak mi powiewają włosy na wietrze. No. O, co, źle masz ucięte? Sztos, ja jeszcze troszkę krótsze i dla mnie to jest idealna długość, którą powinnam trzymać. Ktoś się obudził. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Trochę ci tutaj, o, żebyś widział. Dzień dobry. Ale się pan wyspał. Dobra, nasze dzisiejsze łowy. Na ostatku kupiliśmy taką hałwę, to jest czekolada z chili, jestem ciekawa jak smakuje. Mamy tutaj biały ser, który Mikołaj praktycznie cały zjadł. Pyszny ser do wina, no taki wiecie, długo dojrzewający. Czekoladę, zaraz sobie ją stestujemy i sprawdzimy jak smakuje. Wzięłam z orzechami, bo taka po prostu jest najlepsza. Tamte poprzednie jedliśmy z jarzębiną, ale ona była taka kwaśna. Mamy przepyszniaste pomadki, idealne na handrę. Ja mam za niedługo mieć okres, także wiecie jak jest, co zrobić. A ładne w ogóle pudełka. I ciacho Mikołaja maślane, które właściwie jadł przez cały czas, potem się nim zakrztusił i taka sytuacja. No, a teraz Krzyś zabiera się za robienie pizzy. Ja zrobię Mikołajowi zaraz naleśnika, bo Mikołaj... Moglibyśmy innego jeść. Tak, Mikołaj ostatnio jest mocno naleśnikowy, bo mu smakuje. A, i ukradliśmy, tak, ukradliśmy... Oj, odpadło. Te, jak to się nazywa, bluszcz zimozielony. Zaraz go włożę do wody, mam nadzieję, że się ukorzeni. Mam taką młodą gałązkę. O, i taką starszą Krzyś urwał. No, ciekawe, czy nie trzeba ukorzeniacza. Ale ja nie mam, tak... Bo jak wrzucasz róże, to nie zaczynają ci robić korzeni. Ale, ale jak wrzucam na przykład urwaną bazylię, to już tak. No zobaczymy, ciekawy jestem. No. Że... To by było super, bo tak to byśmy kradli częściej. Tak. Dobrze, zobaczymy co z tego będzie. W ogóle teraz widuję z tydzień włoski. I kupiliśmy takie ciastka. Jak ci właściwie smakowały? Przepyszne są te ciastka. Przepyszne, no nie? To jest jakby takie orzechy zalane czekoladą. No super, powiem wam, że mega smaczne to jest. Nie, każdy jest pakowany osobno, bo to są takie jakby batoniki. I tak są zapakowane pojedynczo, tej wielkości one są. Także nie są jakoś specjalnie duże, ale są przepychota. I kupiliśmy jeszcze takie ciastka. Tak widzieliśmy na słodko właściwie z tego tygodnia lidlowego, italiowego. Tego jeszcze nie jedliśmy. To jedliśmy kiedyś z Kauflandu i ja to strasznie lubiłam. Takie właśnie z czekoladą w środku, jakby takie biszkopciki czy ciastka. Pycha. I Krzyś zostawił mój brat u nas bidon, także muszę go mu umyć i będzie miał jak przyjedzie. Czas na testowanie hałwy, bo jestem strasznie ciekawa jak smakuje. O, pachnie ładnie. Okej, okay. Tak to wygląda. Pycha, bardzo dobra. Czy nie przypada... Ale wiesz jaka jest ostra? Normalnie pali. Ale uzależnia. Musisz spróbować, bo się zdziwisz. Pierwszy raz jem słodycz, który jest jednocześnie słodki i pali.
No zaczekaj. Co, nie palicie? Jak nie czujesz chili? No delikatnie na gardle, no. Bardzo piecze. Ja nie lubię tego konsystencji, hałwy. Dla mnie bomba. Aha. Ona jest konsystencji po prostu zamku z piasku. No. Mikołaj, chodzisz w butach? Ściągniemy buciki? Tak. Usiądź ładnie. Usiądź na pupie. No czekaj, buty ściągniemy. Ej, ej. No czekaj. O. Siup. I ściągniemy but. I but. Cześć, Dalenios. Widzieliśmy dzisiaj takiego mojego psiusza, takiego bardzo małego. Twoje buty? Pierwsze buty Mikusia. Dalenios. Tak, tak się zakłada buty, brawo. Będziesz próbował sam? A ja teraz, słuchajcie, mam zamiar nalać sobie winka, bo ściągnęłam aparat. W ogóle nie był dobrym pomysłem chodzenie z aparatem i próbowanie tych wszystkich czekolad i serów, bo wyglądałam strasznie, ale kupę sera kupiliśmy. Tak, i zobaczcie, taki kawał sera i to jest ser długo, no chwilę temu mówiłam, długo dojrzewający, ale jest tak dobry do wina. Gdzieś tu jest paragon, bo pani nie dała nam wizytówki. 80 za ten i ten. Nie, dwa. Tamte płaciłam osobno chyba. 80 zł, czyli 6 dych kosztował taki kawał sera. Ale trochę to waży. Z, pół kilo, z 400 gram pół kilo będzie ważył. 410. Tylko jak się bawisz butem? A gdzie masz drugiego? Gdzie jest drugi but, Mikołaj? Gdzie? I w ogóle pan powiedział, że ten ser ma leżeć luzem. Nie w lodówce. Nie w lodówce. No. O co mi chodziło? Sztos jest tak pyszny, jak ten, co kupiłam ostatnio, znaczy lepszy. Ten, co ostatnio kupiłam w sklepie i mówiłam, że szkoda, że tylko tyle. To jest taki ser, który sobie zajadać do wina. Robimy po prostu z tym, czy rozmrożę w mięso? To robimy po prostu z tym, no jak nie masz rozmrożonego, to bez sensu. Nie mam. Ja tylko się pytam. Mogę rozmrozić, czy to nie jest problem? Jest... Gdzie ten naleśnik, dasz mi? Będę mu dawać. Ale fajnie, że można sobie spróbować, bo to inaczej, nie? No tak w sklep idziesz i nigdy nie wiesz, co kupisz. Oj, mój krem, jeszcze krem kupiłam, 50 zł kosztowało. Gospodarstwo ogrodniczo-handlo-hodowlane, zagroda na pograniczu. Borucin. 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 Borucin.